Jesteśmy w Krakowie na 17. już edycji konferencji PLNOG. Moim gościem jest Wojtek Sobczuk, który jest założycielem Gronet, między innymi. Jest też z firmy Venture Devs. Witaj, Wojtku. Witam. Możecie przedstaw się wszystkim, którzy nas oglądają, a którzy nie mieli okazji spotkać się na konferencji. Czym się zajmujesz aktualnie? Zajmuję się od zawsze startupami. W tej chwili przedsięwzięciem Venture Devs, czyli takim software i startup house'em zorientowanym na całościowe podejście do aspektu tworzenia oprogramowania i startupów, czyli myślimy nie tylko o samym tworzeniu oprogramowania, ale też o tym, jak je sprzedać, jak je dokładnie zrealizować, jak zbudować zespół, jak pozyskać inwestorów, po prostu całokształt budowania startupów i większych przedsięwzięć. Czyli rozumiem, że działacie troszkę podobnie jak akcelerator? To jest taki akcelerator w pewnym sensie w zarodku, bo w tej chwili stosujemy tą wiedzę do normalnych projektów dla klientów, które często też są startupami, oraz dla własnych startupów, natomiast docelowo chcemy też przyjmować zewnętrzne pomysły i je rozwijać. Czyli ma szansę się to rozwinąć. Dzisiaj na wykładzie na PLNOG-u, na wykładzie mówiłeś o tym, jak budować sukces zamiast startupu. Skąd taki tytuł i co się za nim kryło? Kryło się to, że często budując startup zapomina się o tym, że on musi mieć jakiś sens, musi komuś się przydawać, musi coś realizować, musi być skupiony na zaspokojeniu jednej potrzeby, a ta wiedza i to skupienie jest potrzebne, żeby to przedsięwzięcie się stało sukcesem. Dlatego chciałem tutaj tak skontrastować tworzenie startupu dla samego startupu ze skupieniem na sukcesie i na osiągnięciu celów rynkowych. Jest robiony dla idei, a który dla celów rynkowych, jak powiedziałeś? Wiem, że podałeś kilka punktów. Po liczbie użytkowników i przychodach. Okej. Okay. Które powinny być już w pierwszym roku działalności? No niekoniecznie, to już zależy od specyfiki działalności. Na jakieś portale społecznościowe niekoniecznie będą zarabiać w pierwszym roku. Natomiast wiadomo, najlepsze są pomysły, które zanim jeszcze powstaną, to już mają klientów, co jest możliwe wbrew pozorom. A jak ty z tego, co powiedziałeś, jakby świadczycie usługi dla startupów, oceniając, czy rzeczywiście mają szansę wejść na rynek, czy nie? W jaki sposób, jakimi kryteriami konkretnymi oceniacie to, czy dany pomysł siądzie, czy nie siądzie? Tutaj bardziej chodzi nie o ocenę, czy pomysł siądzie, czy nie siądzie, tylko o przeprowadzenie procesu, w którym zarówno my, jak i osoba, która chce zrobić startup, czy klient, dowiadują się i potrafią wypowiedzieć tak naprawdę, o co im właściwie chodzi, co oni w zasadzie chcą zrealizować, dla kogo i w jaki sposób. Bo bardzo często, z reguły i klient, i twórca startupu nie wie tego, nie zna tych detali, ma jakąś tam ogólną wizję, a żeby to skonkretyzować, potrzeba kilku dni pracy z tą osobą i w efekcie mamy wykrystalizowany plan, który można łatwo wdrożyć i zbudować działający produkt. Czyli tak naprawdę mówisz o ładnie przygotowanym pitch decku, tak profesjonalnie to nazywając. No nie tylko pitch decku. Na podstawie tego, co robimy, tworzy się pitch deck, a to, co robimy, to jest krystalizacja tej wizji startupowej, znalezienie rynku, na którym będziemy to sprzedawać, w jaki sposób to będziemy sprzedawać, jakie funkcjonalności trzeba włączyć do podstawowej wersji produktu. Czyli o tym, żeby się dzielić taką wiedzą z tymi ludźmi, którzy do Was przychodzą, z tymi firmami, które do Was przychodzą. Tak, wspólnie pracujemy nad doprowadzeniem jakiegoś tam pomysłu do bardziej sformalizowanej formy, którą potem można przygotować do realizacji i zrealizować ze sukcesem oby. A czego już te kilka czy tam kilkanaście nawet lat temu nauczyła Cię historia z Gronet? Historia z Gronet nauczyła mnie w zasadzie wszystkiego, co wiem o startupach, bo popełniłem tam wszystkie możliwe błędy, przeszliśmy wszystkie możliwe fazy i tworzenia podstawowej wersji i potem gwałtownego rozwoju i potem też upadek. I nauczyła mnie w zasadzie tego chyba, najważniejsza nauczka jest taka, że bardzo ważna jest strategia, bardzo ważni są doradcy i te decyzje podejmowane w zarządzie przedsięwzięcia decydują o jego losie. I z reguły to nie członkowie zespołu, to nie ludzie, którzy nad tym pracują, mają największy na to wpływ, pomimo że mogą poświęcać bardzo, bardzo dużo energii na budowanie produktu, to jeśli
prezes, powiedzmy, pomyli się, potrafi pogrążyć całą tą pracę tych ludzi. Więc no, nigdy nie zganiam porażek na zespół, tylko na zarząd. No, to bardzo odpowiedzialne i chyba bardzo chwalone podejście. Bardzo prawdziwe. Ja tak jeszcze jak ostatnie pytanie chciałabym zapytać, co robisz na konferencji telekomunikacyjnej? To jest zgoła inny rynek niż startupowy, ale z drugiej strony ma też wiele wspólnego. Skąd się tu wziąłeś, co chciałeś przekazać tym ludziom? Dostałem miesiąc temu maila od mojego przyjaciela Andrzeja Karpińskiego i powiedział, że będę tutaj miał wykład. No i w ten sposób się pojawiłem, a przekazałem na to, na czym najlepiej się znam, czyli wiedzę o budowaniu dużych projektów i startupów. Ja mam nadzieję, że coraz więcej startupowych tematów się będzie pojawiało u nas na Pelnogu i coraz więcej takich prelegentów jak ty będzie się u nas pojawiało. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i za to, że byłeś u nas prelegentem. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.